Hej, cześć, witajcie z tej strony Gilatki. Tak jak już się zapewne domyślacie, jest to odcinek z The Forest na nowym save'ie. Dlaczego na nowym save'ie? Dlatego, że jak zapewne oglądacie na bieżąco tą serię, to wiecie, że twórcy gry postanowili zrobić bardzo fajną rzecz. Postanowili, że a co tam, zmienimy sobie ułożenie terenu, zmienimy kompletnie wszystko tak jak jest tam w bazie Gilathisa, wszystko wiadomo, tak. No i stwierdzili, dobra, no to zmieniamy, dobra, no psujmy muszyków, usuniemy, no i tyle. I to jest cała historia. I tyle. I muszę zacząć od nowa, bo mam latające przedmioty i to jeszcze bardziej niż ostatnio. I ja dziękuję za taką grę. Więc zaczynamy od nowa. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Mam czysty ekwipuneczek. Wygląda to chyba jeszcze czyściej niż wcześniej. Co prawda buguje się pewnie identycznie. Znowu mam tą samą siekierkę. Jestem, powiedzmy, mądrzejszy o kilka nowych doświadczeń. I tak liczę na to, że będziecie mnie tu wspierać z tego względu, że ja nie jestem prosem tej gry i w wielu rzeczach jeszcze o niej nie wiem. Tym razem myślę, że wy moglibyście by mi podpowiedzieć pytanie. Miejsce, w którym mógłbym się osiedlić, bo ostatnio było sporo kontrowersji na temat tego, czy osiedliłem się w dobrym miejscu. Część uważała, że jest to dobre miejsce, bo że nie przychodzą tam kanibale. Część uważała, że jest to słabe miejsce z tego względu, że właśnie to jest jakieś tam miejsce kultu kanibali. Nie wiem co do tej pory, czy to jest prawda w ogóle. Ale jeśli mieliście rację, no to chętnie się dowiem, gdzie nie ma miejsca kultu i gdzie byłoby fajnie się osiedlić. Z góry mówię, że chciałbym, żeby to był dosyć prosty teren, bo jednak nie lubię budować na czymś, co jest strasznie górzyste, bo potem wiecie, jest problem z tym snapowaniem całym i tak dalej. Jeśli ktoś w ogóle nie wie, co to jest snapowanie, to jest to takie przyklejanie się do siebie części. Jakby wam to wytłumaczyć? Na podstawie ściany mogę wam to wytłumaczyć. O, możecie sobie postawić ścianę. Kiedy stawiacie drugą ścianę, to ona... O, teraz nie... Ojej. Teraz nie jest dosnapowana, bo nie przyczepia się do poprzedniej, ale... O, w ten sposób snapuje się do poprzednich. Ja o tym nie mówię, bo to jest chyba wiadome, ale... Ale może część osób o tym nie wiedzieć. Dobrze, gro, teraz pozwól mi to usunąć, dziękuję. Zapomniałem, że muszę przytrzymywać, bo postanowili pozmieniać. Nie wiem, czemu ostatnio wszyscy twórcy gier, którzy wprowadzają jakiekolwiek nowe update'y, postanawiają robić to w ten sposób, że trzeba przytrzymać jakiś klawisz. Rozumiem, że można coś przez przypadek zniszczyć i tak dalej, ale to wystarczy prosta mechanika właśnie jakiegoś menu z wyborem, a nie... Nie wiem w ogóle, w jakim miejscu jestem, czy trafiłem w to samo miejsce, czy trafiłem w... Cholera! Czy trafiłem w inne miejsce. Ale jednak wolę... znaleźć jakieś takie ładne miejsce, proste. Czemu tu się E wyświetla cały czas? Co zebrałem? Patyki. Okej, to był patyk. Nie ma problemu. Może znajdę jakieś jeziorko, w tej chwili poszukam właśnie jakiegoś tego patyczka, którym mógłbym, czy to raczej dzida była, którym mógłbym sobie trochę ryb połowić, albo nie wiem, trafię... O, da jakąś sarnę! Idealnie, zapomniałem, że to nie katana. Stejki! Stejki dla mnie. Dobra, spoko. Nie ma problemu, to jest jeszcze jeden, ale ciebie już nie potrzebuję, mam wystarczająco mięsa. Ewentualnie jakiegoś jaszczura bym sobie złapał, żeby mieć trochę zbroi, ewentualnie właśnie taką rybę. Chętnie bym się dowiedział właśnie, w którym miejscu jestem. To wygląda podejrzanie, to wygląda bardzo podejrzanie. Ta cała skałka. Tak jakby dało radę do niej wskoczyć, nie chcę próbować. Może da radę na przykład wysadzić, też nie wiem. Wiem, że niektóre miejsca są oznaczone właśnie takim miejscem do wysadzenia, taką ikoną raczej, jeżeli miejscem. Jedno już wysadzałem, ale dalej nie wiem, czy rzeczywiście takie miejsce mogę wysadzić. Nie wiem, co to był za dźwięk. Pozbieram jakieś patyczki, jakieś coś. Nie wiem, czy cokolwiek uda mi się tu ogarnąć. Jestem nad wodą, tak? O nie, to jest ten krater. Myślałem, że to jest woda, ale... Nawet nie mogę zejść niżej. Ktoś mówił, że da się zbudować nad samym kraterem bazę i jestem naprawdę ciekaw, wybitnie jestem ciekaw, czy rzeczywiście coś takiego jest możliwe, powiem wam. Obróciłbym to sobie, umiejscowił w tym miejscu. I teraz pytanie, czy rzeczywiście jestem w stanie dosnapować w jakikolwiek sposób tutaj... Czy jestem w stanie dosnapować właśnie na to, na piętro. Jak zrobić piętro? Nie wiem, może platforma? Nie, no platformą raczej nie. Tree bridge? Też wątpię. Custom stairs?
No to mogłoby całkiem nieźle wyglądać, bo tu za mną już raczej by kanibale nie przychodziły. Gorzej byłoby z przynoszeniem przedmiotów, ale to byłby mój problem. Zastanawiam się właśnie, czy mogę na takiej zasadzie sobie tam wejść, bo jak widzicie, tu mam blokadę w ogóle. Tu dalej nie wejdę. Nie wiem, czy jeśli bym wskoczył gdzieś wyżej, to na przykład... Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Kompletnie nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Że tu na przykład nie mogę podejść, tak? Moja postać, powiedzmy, że ma wysokość tam tych 2 metrów, a ściana jest na wysokość, ta niewidzialna, na wysokość 3 metrów. Czy jeśli wyskoczyłbym po prostu wyżej, to czy byłbym w stanie przeskoczyć tę ścianę? Czy jest po prostu taka kulista bariera, przez którą nie mogę przejść? O, za dużo motania. Idę, bo o ile dobrze kojarzę, w tym miejscu gdzieś powinna być moja stara baza, to znaczy miejsce na moją starą bazę. A jeśli już tam trafię, to będę wiedział, gdzie jest... sama katana, którą chciałbym na pewno no zebrać. Ale skoro już jestem tutaj, co to w ogóle za... O, zwęglone zwłoki. Bez głowy. O, drugie. O, trzecie. Zrobiłbym z ciebie kadłubka, ale nie mam katany, a nie chce mi się ciebie ciąć. Zostań tu. To tak, zabieramy linkę. Jedną. W ogóle ostra jakaś impreza była, widzę, bo... W grillu, to znaczy w grillu. Ja to chciałem nazwać grillem, bo to tak trochę wygląda. Ale leżą sobie w ogóle w ognisku, tam jakieś popalone zwłoki, naprawdę nieźle się bawią. Jakieś popalone zwłoki w ogóle pod drzewem, antybiotyki, nie wiem, czy coś ćpali, czy o co chodzi. Lepiej nie wiedzieć. Lepiej nie wiedzieć. To jak zwykle puste. To też jak zwykle puste, tylko patyk jakiś. O! Yeah! Patyk do walki. To jest jakiś inny patyk, czy o co? Nie, to jest zwykły patyk. O, tu ktoś naprawdę. To jest mistrz kempingu. To jest mistrz kempingu. Ja bym tak nie dał rady. No, założyć namiota, co dopiero w nim spać. O, w ogóle... W lewitujący sposób też jakoś są te... O, dobra, mocowania, nieważne. Może lepiej się na tym nie skupiać. Lepiej wezmę też sobie siekierę, jakby coś miało do mnie przyjść. To jest gornek. Gornka nie mogę zabrać, a wcześniej mogłem. Są jakieś kuchenki, tego wcześniej nie było. Czemu tych garnków tutaj jest tyle w pobliżu? Nic nie ma kompletnie w tych namiotach. Liczyłem, że coś tu ciekawego znajdę, a tu nic nie ma. A czy to nie jest przypadkiem miejsce, w którym jest kabina pilotów? Czy mi się wydaje? Teraz to już nawet nie jestem pewien, w którym miejscu miałem tą bazę, w którym miejscu jest kabina pilotów. Myślę, że jakbym połasił trochę więcej po tym świecie, to bym sobie to ogarnął, ale to... Na pewno potrzeba trochę czasu na to. O, pięknie. Muszę się napić. Na szczęście zabrałem podręczną puszkę i mogę sobie to wypić. Tu jest dalej ta dziura. Aha, moja postać jest zmęczona. Dobrze, dobrze, spokojnie. Powolutku. Myślę, że to tutaj była ta kabina pilota. Czy pilotów raczej. Nie wiem, czy jeden pilotował, czy drugi udawał, czy o co chodzi. Wiem, że to też ostatnio, kiedy zaczynałem, to tu mnie zaatakowali kanibale pierwszy raz. Chyba pierwszy raz. I nie chciałem tego doświadczyć drugi raz. Ale nie widzę tutaj tej kabiny pilota, chyba że... Rzeczywiście jest coś z moją pamięcią nie tak, albo coś zostało zmienione. Wydaje mi się, że właśnie na takich bagnach to było. Ha, zastanawiające. O! Co, dalej jest ta dziura? Cały czas wielka jest ta dziura, ogromna. A może to jest jakaś druga dziura? O! No, o tym nie pomyślałem właściwie. Bo tak rzeczywiście może być. Ja nie wiem, gdzie może być to fajne miejsce do, powiedzmy, osiedlenia się. O! Okej. A to niby woda jest, to jest dźwięk wody. Okej, to było dziwne. Zdążyłem wejść na nowym update'cie do gry i już widzę 2 bugi. Ciekawe, ile jeszcze takich znajdę. Zakładam, że mnóstwo, ale tak to jest niestety z tymi grami wczesnego dostępu, że sporo dodają rzeczy, ale mnóstwo rzeczy też jest zepsutych. Jest, jest ta kabina, czyli miałem rację. Miałem rację, proszę bardzo. Jest kabina. Pytanie, czy powtórzy się akcja i znowu przyjdą do mnie towarzysze. Mam nadzieję, że nie. Nie chciałbym, naprawdę bym nie chciał. Dobrze, to... Kolejny jakiś bug graficzny, jakaś w ogóle linia. Która się przemieszcza razem ze mną, no okej. Okay. O, zapomniałem, że moja postać nie potrafi pływać. Nigdy nie nauczyła się pływać i w wodzie, poznała siebie pod wodą, potrafi wytrzymać całe 5 sekund. Więc lepiej nie sprawdzać jej umiejętności pływackich. O, czy mi się wydaje, czy tym razem się inaczej ustawiliście?
Dobra, zabieram to, stworzę swojego własnego peceta i zarobię na tym fortunę na tej wyspie. Co to jest? To ma być jakiś chip? Jak mam... Nie, to jest pas, złoty. Złoty pas. Czemu na przykład nie mogę tobie zegarka zabrać? O, pistolet na flary. Life West. No, nie zdążyliście nawet kamizelek ratunkowych wyjąć. O, halo. Halo, niewidzialne ściany. Chyba ostatnio też tak było, że to była niewidzialna ściana. Ale tu pamiętam, przetrwałem noc. I to całkiem nieźle przetrwałem tą noc. I nie pamiętam kompletnie, w którym kierunku lazłem. Czy ja lazłem tam? Wydaje mi się, że tam lazłem. Może tam? O, kamień. Nie pamiętam. No cóż, w każdym razie to był taki wstępnie, jak powiedzmy, z nowego save'a. Jestem ciekaw, co wy będziecie sądzili na temat właśnie tego miejsca, gdzie się będziemy mogli osadzić i czy rzeczywiście będzie tam fajnie, czy rzeczywiście będzie tam przyjaźnie, nie będzie tam dużo kanibali. Jestem ciekaw, czy macie takie miejsca. Jeśli macie, to podsyłajcie i na pewno zwrócę na to uwagę. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, Boże, do obejrzenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się ciepło, no i cześć!